naszej szkole odbywa się dzisiaj dzień otwarty. Uczniowie mogą brać udział w wszelakich zajęciach artystycznych, konkursach, grach i zabawach oraz posłuchać wszelakich wykładów oraz wszystkich występów na Festiwalu Nauki. Zapraszamy! Znajdujemy się na boisku szkolnym. Jest z nami jeden z WF-istów. Co tutaj się dzisiaj odbywa? A dzisiaj odbywają się zawody, takie wiosenne zawody z okazji Dnia Otwartego naszej szkoły. Tutaj się odbywa turniej piłki nożnej. Poziom jest najlepszy drużyny naszej szkoły, czyli dosyć wysoki. Tutaj będzie teraz rozgrywany mecz w siatkonogę. No i biegi na orientację. Tutaj dziewczynki biegają, bawią się tutaj takie na świeżym powietrzu. Jaki jest cel tych zajęć? Oczywiście propagowanie zdrowego, sportowego trybu życia. No i jak najwięcej czasu spędzać na świeżym powietrzu. Dziękuję bardzo. Znajdujemy się właśnie na konkursie Super Korba 2013. Czego dotyczy dzisiejszy konkurs? W tej chwili mamy na konkursie gimnazjalistów, którzy sprawdzają swoją wiedzę związaną z solami, czyli najtrudniejszym działem z chemii. Jestem pod bardzo dużym wrażeniem, bo radzą sobie świetnie i świetnie się bawią, mam nadzieję. Dziękuję bardzo. Jesteśmy w sali geograficznej, w której przed chwilą odbył się konkurs. Jak wrażenia? Bardzo, bardzo pozytywne. Mieliśmy teraz konkurs dla gimnazjum, przyszło parę osób, poziom bardzo wysoki. To był konkurs pod tytułem Czy znasz Gliwice? Pokazywaliśmy serię 30 slajdów z różnych najciekawszych miejsc w Gliwicach. Jak się okazało, gimnazjaliści bardzo dobrze sobie poradzili. Dlaczego polecasz naszą szkołę? Szkoła ta jest, ma świetnych nauczycieli. Polecam ją dlatego, ponieważ ludzie, którzy chcą się uczyć i którzy wiedzą już, czego chcą, co chcą robić w życiu, na pewno wybierając tą szkołę, otwierają sobie wiele drzwi do dobrych studiów. Czy udzieliłby ksiądz jakiś porad dla przyszłych licealistów bądź gimnazjalistów naszej szkoły? Przede wszystkim, żeby dobrze tą decyzję przemyśleli, bo ona prawdopodobnie zaważna ich życiu, żeby nie bali się swoich marzeń, a jak mają wątpliwości, to popytali tych, którzy mogą im doradzić. Dziękuję za wywiad. Live from the tallest building in Tokyo. 26 kwietnia w naszej szkole odbyło się również pożegnanie maturzystów. W tym roku naszych trzecioklasistów żegnali uczniowie klasy 2 A, przygotowując oryginalną formę teatralną. Wszystkim maturzystom życzymy zadowalających wyników na maturze i udanej rekrutacji na studia. Glowing, I'll be in my castle gold.
the moment. Makes sense, don't it? Now make dollars, I mean billions. I'm a genius, I mean brilliance. The streets is what schooled them and made them slicker than Slick Rick the ruler. I've lost a lot and learned a lot, but I'm still undefeated like Shula. I'm far from cheap, I break down companies with all my peeps. Maybe we could travel the world and I can give you and all you can see. Aby pożegnać just wanna feel this moment. Oh.